Cześć wszystkim, z tej strony Elf TV. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam mój sklep. Mam tutaj też komputer. Tu mam. Tutaj możemy coś sobie pograć w Minecrafta. Coś możemy popisać. Coś tutaj możemy porobić. Ale pokażę wam mój sklep. Tutaj jest też strona. Wiecie, jest to sklep też internetowy. Ale kupiłem ten sklep, co tam jest. Wcześniej już nie był mój. Nie, utopce, jakich nie lubię. Sio! O, jedź. Pokażę wam mój sklep. Nie wiem, czy pójdź jest dobrze. O, patrzcie, kupiec. Może nauczymy się coś od niego sprzedawać. Patrzcie, jak on sprzedaje tutaj badziewie. Chociaż to jest fajne akurat. To kupię. Muszę nas nauczyć, jak to robić. Kupcu, jak to robisz, że sprzedajesz takie badziewie, a ludzie to od ciebie kupują? No nie chcę powiedzieć. No mów! No mów, ty kupcu! Ej! Nie. Plują mnie. Bo uderzyłem tego kupca. O. Przepraszam. O nie, ja straciłem szmaragd. A ja go miałem sprzedać. On miał iść na sprzedaż. No trudno. Posadzę sobie gdzieś te nasiona. Tam jakiś alarm jest. Karetki jeżdżą strasznie. Tam różne te jeżdżą. Coś czekają, nie wiem, czy wy to w ogóle słyszycie. Mam nadzieję, że nie. Za oknem, nie wiem, taki hałas jest. Że nie wiem. O, dynie sprzedamy. O nie, znowu jakaś strasznie, że jedzie. Co tu się dzieje? No, czekajcie chwilkę. Dobra, już jestem. Samochody straży pożarnej jechały. Nawet nie wiem, czemu tak dużo już. Te dynie możemy sprzedać. Zboże nie. Ziemniaczki. No nie wiem. Nie wiem, czy bym chciał to sprzedawać. O, kolejna dynia, fajnie. Dobra, czas. Tylko potrzebuję chyba trochę drewna do tego sklepu. Skrzynię trochę mam, jak widzicie, ale żeby tam zrobić różne takie rzeczy, tabliczki, półki takie, to drewna trzeba, wiecie. I wiecie, co możemy też zrobić? O, tą trzcinę bym nawet sprzedał. Trzcinę sobie sprzedam. Też nie wiem, czy bym ją sprzedawał. No w sumie kto to kupi, nie? Kto to mógłby kupić, taką rzecz? Albo sprzedam, no dobra. Po dolarze za sztukę może. Ten szmaragd miałem sprzedać właśnie, patrzcie jak szybko jem. Ten szmaragd miałem sprzedać, no ale wiecie.
O, wodorosty mogę też sprzedać. Aha, jeszcze jakieś te by się przydały. Ojej. Wiecie, co by się jeszcze przydało? Te obramówki. Ramki. O, nie. A mam tu jakąś skórę, tylko 4. Uuu, to mało. To mało. I na ile to wystarczy? Na ile ramek? 4 ramki tylko. No, ramki na przedmiot tylko 4 mam. No to nie, no to jest za mało, zdecydowanie. Krówki, no niestety, ale będę musiał którąś jakieś ubić. Nie wiem, co się tam dzieje, ale tak hałasują samochody, ten. Mam nadzieję, że wy tego nie słyszycie. O, kolejne dynie. Chociaż, żeby nie sprzedać wszystkiego. Wszystkich dyń. Bo tak nie będzie mieć żadnych. Dobra. Idę spać. Musimy nasz sklep tutaj jakoś. Żeby jakoś lepiej prosperował. Tylko co my, nie wiem, no. Jest też strona internetowa, jakby co. Przez internet można coś kupować. Dam, no nie, węgiel, nie wiem, czy bym dawał. Kto to. Też wiecie, nie mogę dawać takich rzeczy jakichś, wiecie, strasznie słabych. I nikt nie będzie nam chciał kupować. Bo nikt nie będzie chciał kupować, jeżeli do ciebie takie strasznie słabe dałam. Czekaj. A dobra. Dobra jest. Jakieś nasiona? Tak by się przy. Nie, no dobra. Dobra, idziemy tam. Tylko, że ja nie mam, no niestety. Biedne krówki, ale będę je musiał trochę ubić. Mówi się. No. A i konika mam. Tylko siodło sobie jeszcze będę musiał dokupić. Jak sobie dokupię siodło, to je rozmnożę. Niestety, krówki, ale którąś muszę ubić dla skóry. Na skórę musiałem przerobić, żeby było na te tabliczki. Znaczy ramki, nie tabliczki, co ja mówię. Tutaj pójdziemy te wodorosty. Albo nie. Ryby zjem. Może właśnie coś złowimy, bo wiem, że można złowić jakieś cenne rzeczy. Ja bym chciał, żeby tam były jakieś porządne rzeczy, nie jakieś badziewie. Nie jakieś badziewie, bo to wiecie, nikt nie kupi badziewi. O. Tam jest jakaś jaskinia. Tam krówkę będę chyba musiał, wiecie. Tylko żeby, ojej, żeby ta skóra tam nie spadła. Na tym. Mnie się nie zależy, ale ta skóra, bo te ramki na przedmiot. Tam jest jakaś lawa, ten, no dobra. Żebym ja tam nie spadł. Ja tam, dobra, idziemy tam.
Wyje się tutaj. Dobra, idziemy do tego sklepu. Niestety nasz kupiec nie chce nam powiedzieć, jak on to robi, że ludzie kupują od niego takie badziewia. Obraził się na nas, że tak mówimy o jego rzeczach, chociaż to jest prawda. On nic fajnego nie sprzedaje. O, pierwszy klienci! Pierwsi klienci, jak super! Takie rzeczy chcecie. Nie wiem, że was zadowoli, to co ja wam dam na sprzedaż. Tutaj jest... Ej, nie! Nie chcę takich podwójnych. Nie chcę takich podwójnych. Chociaż tak to wszystko wygląda, jeżeli tak to jest. Dobra. Tu, tu. I tablicz. Ramki znaczy. Mylę to jakoś. Tu, tu. Tu, 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 tu. Dobra. I co byśmy tu... O, jeszcze mamy trochę. Trójząb. Mamy tutaj trójząb. Ale pytanko. Czy ja bym go chciał sprzedać? Jeszcze pójdę po tabliczki, żeby móc wpisać ceny. Ja, czy ja bym chciał sprzedać ten trójząb? Chyba nie. To jest za cenna rzecz dla mnie. Jakby na skradanie. Nie wiem, czemu tak wolno idę. Nie, to jest za cenny. Za cenny. Trójząb to jest za cenna rzecz. I pójdę po drewno. Więc... O! O, jak fajnie miód. Fajnie miód. Tylko, że do miodu trzeba ogniska i butelki. To się załatwi. Moglibyśmy miód sprzedawać. To jest, myślę, dobry pomysł. Miodek będziemy sprzedawali. Pędzę po jakieś butelki. Wezmę piasek. O, jeszcze tutaj jest ten. Ja właśnie flint planuję tam też sprzedawać. Wydawać. A wiecie, co moglibyśmy zrobić? Bo przez internet teraz można kupować te rzeczy. Nie ma tego sklepu, bo można przez internet różne rzeczy też kupować tutaj w Minecrafcie. I moglibyśmy kupić coś, a potem sprzedać drożej. To myślę jest dobry pomysł. Nie ma jeszcze jednego... Ale po co mi tyle żwiru? Też go chyba sprzedam. Bo ze żwiru można zrobić flint. Tutaj jeszcze potrzebuję trzy piaski, żeby zrobić sobie butelki. I będziemy butelki z miodem. Będziemy nimi handlować. To jest, myślę, dobry pomysł. Dobry pomysł. Żeby handlować. Dobra, ognisko bym sobie zrobił. I tutaj sobie jakieś badziewie. Tutaj biorę. Dobra, tutaj to ja bym sobie to odłożył. Odkładam. Co z tym żwirem? Możemy go tutaj... dać do skrzyni, tylko ja się boję, że jeżeli ja tam dam żwir, to ludzie nie będą chcieli, a żwir będzie tańszy oczywiście. O, to sobie możemy sprzedać, zgniłe mięso, bo w ogóle nie chcemy. Hehe.
My go nie chcemy, to damy. Jeju, tutaj się nie przepala. No dobra, to rób się. Tutaj ja sobie, jak się to przepala, to ja sobie wezmę. Popykam sobie w Minecrafta. A, Creeper! Creeper, dobra, pokonałem go. Dobra, tutaj i pyk. Dobra, i będzie miodek. Miodek dla pszczółek. Czy od pszczółek właściwie. To ognisko to bierzemy. I damy tam, postawimy, żeby pszczoły się za bardzo nie zdenerwowały, że im zabieramy miodek. Jeszcze jakiś inny chyba sposób. Postawiłem to tu, niechcący. O nie! Ale właściwie mogę jeszcze raz stworzyć. Chyba bym mógł jeszcze raz sobie stworzyć ognisko. Ej, a to jest w sumie dobry pomysł na farmienie węgla. Też nie wiem. Jak stworzyć te... A, patyczki jeszcze trzeba. A to ja mam patyczki. Ale za mało. Za mało patyczków. Cyk. I ognisko, lecimy z tym ogniskiem, tylko teraz go nie postawimy, tylko żeby teraz go nie postawić. Dobra, włączę sobie pokojowy na chwilkę. Żeby się nie przejmować teraz, bo nie chcę teraz lecieć, wracać się. Dobra, tu jest ognisko. Tu stawiamy, tu się chyba tak, dobra. I teraz gdzie są tu... O, butelka. Tylko jedna. Korka wodna. Tylko jedna już. To niszczymy. Ja im może jeszcze tutaj... A, chociaż nie wiem, czy ja wiem. Mają kwiaty, nie? Mają kwiaty. To jeszcze postawimy sobie. O. Macie tutaj bez... Bez... Dobra, i lecimy! Nie, dobra, to tam. Tylko czekajcie, och. Znowu nie zrobiłem tego, co trzeba. Czyli nie zrobiłem tych tablic. Dobra, najpierw dajmy towar. Co byśmy chcieli sprzedać? Możemy chyba zrobić... Nie, to by się... Moglibyśmy zrobić blok miodu, gdybyśmy mieli go więcej. Tutaj będzie butelka miodu. Za ile ona? Za ile? Może za 20 dolarów. O. Bo tutaj walutą są dolary. Miód za 20 dolarów. Dobra. Jeszcze mamy trochę szklanych butelek. To nabierzemy wodę i ją sprzedamy. Ha. Dobra. Miód za 20 dolarów. Butelki. Oczywiście te rzeczy w tych ramkach można kupować. Tutaj na przykład nie ma nic bez ten. Tutaj jest. Butelka. Niech będzie za 5 dolarów. Tylko wiecie, ja teraz wymyślam tak te ceny. A i tak nie ma tablic. Gdzie jest drewno? Tam. Wiem, gdzie jest drewno. No dobra.
Tutaj zrobimy sobie obrzozy, to akurat. Tutaj będą te tablice robimy, bo ja wymyślę tak te ceny. A potem ja to wszystko, o! Wszystko potem z życie zapomnę. O, wiesz, nie zapomnę, dobra. Ale już żeby było, wiecie. Nie, że... Żeby mogli już kupować. Bo widziałem, że są tam już jakieś wiśniaki, no to może oni by już chcieli kupić, a nie ma ceny. Chociaż mogłabym się zapytać tego wiśniaka, co sprzedaje, tak? Mogłabym się zapytać tego wiśniaka, co sprzedaje. O, to możemy też jeszcze. Stół łuczarski. Czy my mu chcemy dawać? Tylko, że wtedy stracimy krzemienie. A niech będzie. Stół łuczarski. Stół łuczarski damy. Tylko ile będzie kosztował? Nie wiem, dobra. To już potem. Mamy tylko trzy tablice na razie. O, patrzcie, ile ich można jeszcze zrobić. No, teraz to już wiecie. Nie ma żadnego z tablicami, nie będzie problemu. No to lecimy. Lecimy szybko do naszego sklepu. Dobra. Niech ta butelka, czekajcie. Gdzie są te? Są jakieś. A. Są tutaj wszystkie rzeczy. Tak, będzie 5. 5. 5 dolarów niech będzie za sztukę. 5 za sztukę. Ej, odsuń się. 5 za sztukę. Dobra. Aha, ja jeszcze z tym panem bym sobie pohandlował i bym sprzedawał te szmaragdy. Po ile? Szmaragdy bym sprzedawał po 100 za sztukę. O. Tylko pytanie, właśnie piszemy to za sztukę 100. Czekajcie. 100 za sztukę. Dobra. Co bym tu jeszcze, to bym miał sprzedać, tak? Niech będzie ile? Tu może być. Jeszcze. Da się coś do tego włożyć? Nie, właśnie chciałbym dołożyć jeszcze ten krzemień. Albo dobra, niech tak zostanie. O, tak będzie. Jedna. Sztabka żelaza. Jedna sztabka żelaza jest. Dobra. To tutaj rozwalamy. Już nie ma tablic, tak? Znaczy nie, nie tablic. Ramek. Tablice nawet są. A jeszcze tutaj jest jakaś ramka. Co ja bym tu włożył? Zgniłe mięso planowałem. Zgniłe mięsko. Tylko kto to kupi? Wiecie co, tego nikt nie kupi. No, to chyba nie ma sensu w ogóle dawać. Tego nie ma sensu dawać. Ojej, przepraszam, wieśniaku. Tego nie ma sensu mi się wydaje dawać, tego zgniłego mięsa. To, albo to i to, żeby oszczędzić, wiecie, miejsca, będzie miało taką samą cenę.
Będzie miało taką samą wszystko cenę. Niech to zostanie, tylko co? To są rzeczy różnej wartości. No, nie, dobra. Ja już się gubię. Zginie więcej z tego najtańszych. Dobra, niech to tutaj. Nie wiem, co ja tutaj mogę. O, trójząb. Tylko, że ja go... Może damy z trójzębowi taką cenę, że nikt go nie kupi. To jest, może dajmy taką cenę, że i tak nikt go nie kupi. Ale będzie tu stał, wiecie, rozumiecie, o co chodzi. Żeby, wiecie, ten sklep był, żeby takie fajne rzeczy tu były. Dobra, nie piszemy trójząb. Zresztą, albo... Czekajcie. Niech będzie ile? Taka cena, której nikt nie kupi. $1000. O. Czyż trójząb cenna? Nie, no kto kupi trójząb za $1000, nie? Kto ma tyle? Dobra. Tutaj będą rzeczy, myślę. Takie. Ale jeszcze to mieliśmy dać. No kurczę, nie ma ramek na przedmioty. Brakuje ramek na przedmioty. Skąd wziąć dodatkowe ramki? Skąd wziąć dodatkowe ramki? No mogę zamówić trochę skóry. Chociaż mam skórę, nie? Mam. Teraz są nic, że nie mam patyków. Drewna nie mam. No to dobra. Czy wszystko jest już dane, to co miało zostać dane? Tutaj najwyżej zostaną inne rzeczy. Tutaj może będą takie, że jakieś takie. Dobra, tu niech coś zostanie. I co? Chyba sklep jest już jakoś tam zrobiony. Butelka wody. Po 5 zł, po 5 dolarów za sztukę. A tu nie ma ceny, o. Tu niech będzie 25. $25. Tu jest $100 za sztukę, za szmaragd. Tutaj 1000. Czy to nie jest za tanio? Bo ja chcę zrobić taką cenę, żeby nikt tego nie wykupił. Tu jest ile? Ej. Jedna sztabka żelaza. O, ty chcesz kupić? Nie, szmaragd byś kupił. A masz $100? Szmaragd, oni chyba nie mają dolarów. Coś mi się zdaje, ale jak chcę kupić, to wiesz co, może dostaniesz. Nie, no nie dam mu za darmo przecież. Mogę dać mu na zachętę, żeby kupywał te wodorosty, o. Albo to mogę dać. Nie, to mi się przyda. Zgniłe mięso mogę dać komukolwiek za darmo. Kto to chce? Chce ktoś? Nie? Chcesz? Chcesz, bo za darmo jest. To możesz wziąć. Nawet nie chcą za darmo, ja cię masz. Patrzcie, jakie to jest, wiecie. Nikt tego nawet nie chce, nawet za darmo. Dobra, jeszcze te dynie za $50 miały być. A to są te inne rzeczy. Ojej, nie ma miejsca. Dobra, ja to wyciągam. Bo to są moje rzeczy. Wkładam dynie. Gdzie są tabliczki? 50. Dynie są po $50 za sztukę. Myślę, że taka może być. Takie może być.
Coś takiego może być. Jeszcze bym sobie posadził tą trzcinę cukrową. Jeszcze ją posadzę. Jeszcze ją posadzę tutaj tą trzcinę. A możemy, wiecie co zrobić? Też nie wiem, no nie wiem, może potem zrobimy jakąś loterię w tym sklepie. No dobra, ale to może potem. Te wodorosty, co tu są, niech rosną, niech to rośnie. Jeśli teraz głód mi się nie robi, głód mi się nie robi. To jest minus. Według mnie tak nie powinno być. Czy na pokojowym się nie robi głód. No ale dobra, tak dali twórcy. Tak będzie. No dobra, ja tutaj składam zamówienie na skórę. Dobra, na razie, pa pa.